Witam Was wszystkich serdecznie, ponieważ niedługo wybory, to również i ja dla Was mam swego rodzaju referendum. Oczywiście, jeśli chcecie, to możecie w komentarzach zagłosować, czy wolicie mnie, czy króla Juliana Długoogoniastego. No i w zależności od wyniku, może zrobię jakiś rejs na Madagaskarze, a tymczasem zapraszam do oglądania. Za mną Westerplatte i to zupełnie nieprzypadkowe, ponieważ ogłoszenie parafialne na sam początek, tegoroczny rejs niepodległości w połowie listopada, no chyba impreza żeglarska taka naprawdę na wysokim poziomie i na zakończenie sezonu. Ja mam jeszcze kilka wolnych miejsc na drugim jachcie, który uruchomiłam ze względu na Wasze duże zainteresowanie tym tematem. Podobnie na zaprzyjaźnionej Steni też kilka miejsc by się jeszcze znalazło, a jeśli chcecie na innej jednostce płynąć, no to śledźcie to, co jest na fanpage'u Rejs Niepodległości. Daję link w opisie, a tutaj u góry, nigdy nie wiem, czy po lewej, czy po prawej mi się to pojawi, link do zapowiedzi tego wydarzenia. A teraz odnośnie tego referendum, które zrobiłam specjalnie dla Was, mianowicie mam często problem z tym, dokąd chcecie płynąć, dokąd chcemy wybrać się razem w rejs. W związku z tym tutaj na ogólnodostępnych googlowskich narzędziach zrobiłam taką ankietę i proszę o szczere, choć przemyślane odpowiedzi. Pytam m.in. o to, jakie kierunki, tak, jakie trasy rejsów by Wam odpowiadały. Wybór jest dosyć duży. Część z nich to są trasy, które już znamy, już pływaliśmy. Część z nich to są kompletne nowinki. Druga rzecz, o którą pytam, to rady kulinarne, ponieważ z takich hitów, które zazwyczaj mamy w kambuzie, no to jedne cieszą się dużym powodzeniem, inne mniejszym, a wiadomo, no, jak rozdawali licencję na nieomylność, to ja akurat chora byłam, więc z chęcią posłucham rad innych ludzi, bo zakładam, że najprawdopodobniej będą to rady mądrzejsze niż moje własne pomysły. No więc klikać, radzić, zapraszam i z góry dziękuję. Kolejna rzecz, o którą pytam w naszym pseudoreferendum, to kwestia etap czy kółko, ponieważ widzę bardzo dużą rozbieżność pomiędzy tym, co rozmawiamy ze sobą, pomiędzy tym, na jakie rejsy się zapisujecie, a tym, co piszecie potem w komentarzach, więc naprawdę chciałabym wreszcie poznać prawdę, tak? Czy wolicie rejsy z punktu A do punktu A, czyli kółeczka, czy rejsy typowo etapowe skądś dokądś, tak? Z punktu A do punktu B. No i ostatnia rzecz to taka troszeczkę nowość, formuła Sail and Fish. Czy Ci to odpowiada? Czy lubisz jeść świeżutkie ryby prosto z morza, a zarazem pochillować się troszeczkę stojąc w jakiejś fajnej miejscowie, niekoniecznie w porcie, niekoniecznie już imprezując, ale no de facto płynąc, bo ja lubię łowić z dryfu. Pytanie, czy Cię to jara, czy chcesz coś takiego. No jeśli dużo osób to wskaże, no to w przyszłym roku takie rejsy po prostu się pojawią, bo dotąd, jak sami doskonale wiecie, wędkowanie było pewnym dodatkiem tylko, tak, który się okazjonalnie raz na jakiś czas pojawiał. Nie była to nigdy główna aktywność na rejsach. No i teraz pytanie, dlaczego już teraz pytam o to i w sumie dlatego, że Wyście tak chcieli, tak? Kiedyś, kilka lat temu publikowałam swój rozkład rejsów na kolejny rok w styczniu i to wystarczało. Później w grudniu, później w listopadzie, no i w sumie w zeszłym roku, chyba ostatniego października go opublikowałam, no i jak się okazało, prawie połowa wszystkich rezerwacji nastąpiła w listopadzie, no stąd taki wniosek, że no chyba tak Wam pasuje. No skoro tak Wam pasuje, no to ja tak zrobię. W związku z tym mamy końcówkę września, no więc zawczasu muszę Was zapytać, jakie w ogóle kierunki bym mogła wpisać do tego rozkładu rejsów, ponieważ jeśli już raz coś ogłoszę, to bardzo nie lubię tego zmieniać, bo nie lubię robić ludzi w bambuka. No i to byłoby na tyle w tym troszeczkę ogłoszeniowym odcinku, a więc bierzcie i głosujcie. Pod filmem w opisie link do ankiety, a jeśli ktoś jest na grupie Kot Morski przed i po rejsie, czyli grupie dla załogantów byłych oraz tych, którzy już mają jakąś rezerwację, to zapewne tą ankietę zna. Ja oczywiście później porównam te wyniki, ponieważ jestem bardzo ciekawa, jaka jest różnica pomiędzy tymi, którzy już byli na rejsach, a wami, którzy jeszcze nie byliście ze mną. Więc zapraszam, jak coś to łapkę, suba, lajka, inne tego typu sprawy. Do zobaczenia na rejsie, do usłyszenia, hej, hej!